historia o chłopcu, którego poznała dziewczyna. Jego nazwali Franek, a ją Karolina. Moment poznania mieli bardzo filmowy. Przez dłuższy czas trwał ich okres miodowy. Gdy po roku ich miłość zaczęła dojrzewać, krzyki kłótni za okno zdarzały się wywiewać. Nie wiedzieli, że kiedyś, jak się w taką kłótnię wdadzą, to ostatecznie do końca świata doprowadzą. Mianowicie któregoś razu, piątek 13 października o godzinie 19:27, Karolina zauważyła, że w chlebaku jest chleba zero zamiast jeden. Franek, czy ty widziałeś zawartość naszego chlebaka? Franek już wiedział. Będzie z tego draka. I po co burzysz się jak chmura gradowa? Jakby w sprawie tego chleba była jakaś umowa. Najlepiej się obraź i trzaśnij drzwiami, a ja zrobię śniadanie z samymi skórkami. Zamiast pieczywa Franek kupił praliny, które poprawiłyby humor każdego, chłopca i dziewczyny. Franek? Wracając do domu, poczęstował nimi kolegę. I tak zaczęła się przygoda plotki, która, wiecie, ten teges, zmieniła świat. I ona na mnie strasznie naskoczyła. Głos podniosła. Prawie mnie biła. Zaczęła mi wyrzucać, że nie ma co jeść, że jak tak to ma wyglądać, to na razie, to cześć. Franek o związku swoim opowiedział. Kolega to przetrawił, chwilę posiedział i mówi mądrze, zadzierając do góry nos. No, masz ci los. Franek pokiwał głową i zniknął. Znaczy, do domu poszedł. Rano ten kolega na autobus z dziewczyną czekał, no i gadali, a obok pies głośno szczekał, no i tak wyszło, że kolega podnosił głos, kiedy opowiadał dziewczynie Franka smutny los. I ona w niego telefonem rzuciła, zdziwiony był bardzo, pierwszy raz go biła, kazała mu wyjść, zaczęła jego rzeczy pakować, on nie wiedział co robić, uciekać czy się chować. Wśród gapiów był taki jeden, co followersów miał jakiś 1,7 milion. Historia z przystanku bardzo go poruszyła. Ale wersja, którą przekazał, nieco się różniła. Słuchajcie, kochani, no ja jestem wstrząśnięty. No, to był plot twist rodem z filmu wyjęty. Podał historię dalej, dodając, że... O nie, że Karolinę miał rozjechać walec. I tak w tej historii wiele się pozmieniało. Powód kłótni, miejsce, nawet Frankowi kobiece dał ciało. Żal mi, Karola, ale ta dziewczyna w was, kochani, największa jest siła. Szukamy Franceski. Daj znać, kochana. Będziemy dla ciebie czuwać do rana. Stories to oglądał radiowiec znudzony, a gdy historię usłyszał, wstał jak poparzony. Przerwał audycję o rolnikach tych, którym ciągle przez UFO każda krowa znika. Drodzy słuchacze, mam dla was ważne wieści. Regulujcie odbiorniki, niech nic nie szeleści. Więc sygnał poszedł w dal. Każdy rolnik go słyszy, każdy mężczyzna, kobieta, a nawet myszy. I tak dnia pewnego dotarła plotka do odbiorcy międzynarodowego. Franek, kontra Carolina. To brzmi jak informacja tajna. A że był to szpieg państwa pewnego, uznał, że to szyfrowana wiadomość przeznaczona dla niego. Lecz kiedy biegł dostarczyć ją szefowi swemu, ktoś wystąpił przeciwko niemu. Stój, szpiegu wrogi. Oddawaj wiadomość albo połamie ci nogi. Głupiś ty, szpiegu USA. Ja boks świetnie znam. Dawaj! Raz! Dwa! Ameryka wygrała. I tajną notatkę ze sobą zabrała. Niestety, problemem było, co się stanie, gdy wiadomość rozszyfrują Amerykanie. Przecież to groźba inwazji Polski na North Carolina. W tym wypadku kroki trzeba podjąć niefajne.
Prezydent zarządził wojsk gotowość i kot czerwony. Żeby ratować obywateli USA, wystrzeli rakiet tony. Tymczasem w Polsce minęło kilka dni. Karolina miała poczucie winy i... wiedziała, że musi przeprosić Franka za swoje zachowanie. Wiesz, kochanie? Tak? Że tak się z tobą kłócę, to chyba zły znak. A może właśnie nie? Może to znak, że... Kocham cię? Kochasz? Gdy cię nie ma, szlocham, więc chyba tak, kocham. Ja ciebie też. Bez ciebie każda pogoda jest dla mnie jak deszcz. To może spędźmy ten dzień romantycznie? Niech nam już nie pada. Tylko my? Łóżko? I czekolada? I to był ostatni raz, kiedy negatywne emocje w ich życiu gościły. Te bzdurne kłótnie o niczym wszystko zmieniły. Gdyby nie one, nie doszliby do objawienia, że kiedy naprawdę kochasz, to życie się zmienia, a kiedy masz problem, to nie ma problemu. Kiedy stawiacie mu czoła razem, a nie samemu. Nieważne, czy chodzi o brak chleba, brudne skarpety, ani nawet gdy na niebie widać zbliżające się rakiety, bo kiedy byli razem, to liczyło się tylko to.